Dobre miejsce, dobra skorsia, dobra atmosfera i jest dobrze. No nie, te skoki nie były takie fajne. Szkoda, że będzie biało-czerwono-biało, a nie... nie tak, czerwono-biało-czerwono, a nie biało-czerwono tylko. Nie da cofnąć czasu, nie da się ich poprawić. Troszkę sobie krzywo podszedłem do lądowania. Na jednym skrzydle, że tak powiem. No, to nieźle. Skoki jest głupia dyscyplina, ale zarazem tak sobie piękna, że rzeczywiście jestem bardzo dużo prawdy, jest mega trudna. Są dobre autostrady i nie ma ograniczeń. Co mogę powiedzieć na temat tych 260? Miałem jeszcze siódemkę, ale elektronicznie Mercedes zablokowany jest do 260. No to ja ostatnio z Kłomianem rozmawiałem, powiedział, że jak już po 30 nic nie boli, to już jest źle. Będę mu kibicował w hotelu, będę trzymał mocno za niego kciuki. Tak, Maciek, będę za ciebie trzymać kciuki i skacz daleko i wysoko. Ale jak to jest, wyście każdy z was otrzymał jakąś taką bieliznę od FIS-u? Tak, każdy go otrzymał. No to ciężko znać za majtki, bo to była taka jakby koronka. No tak, niestety. Tak bardzo cienka, troszkę śmiechu było. Teraz co, możecie to zachować i sobie nosić w domu? Nie, już zostało wyrzucone. No, bardzo bym się zdziwił, gdyby było inaczej. A, no nie wiem, to było takie ciężkie. Kurzyło jak w kuli. Już naprawdę w szczyrku, już był taki prawdziwy klimek. Właśnie w domu teraz konkursy w Zakopanem, to chyba coś szczególnego dla was będzie. A szczególnego, bo blisko domu, nie trzeba nigdzie jeździć, całkiem fajnie. Tylko dlatego. Tylko dlatego. Może nie tak, przepraszam, to źle powiedziałem. Zastanawiałbym się. Może nie tak, wsiedliśmy do odpowiedniego pociągu. Jadącego w dobrym kierunku. Nie. Dobry wieczór, a raczej dzień dobry. Witam z Japonii, dzisiaj debiut, sam ze sobą wywiad przeprowadzam. Także zaczynamy. Tak się nie powinno być. Czy ten nagrał Sapporo z długopisem? No tak też nie. To nie, długopisem bym powiedział. Wszyscy w konkursie, jutro skaczemy konkurs drużynowy. No ja sobie to znowu. Oj! Fajne, uspokajające, odprężające, relaksujące, odstresowujące. Tak to wyciągali już wszystko z jednej strony. To jest jeszcze dużo możliwości. No, a jeszcze tylko powiedz, jak żeście zabijali nudę tutaj podczas tych godzin oczekiwania? Liczyliśmy krople deszczu. Bartek, udało się rozpocząć konkurs, ale co powiesz o tej swojej próbie, bo naprawdę mało tutaj widać z perspektywy trybun. Ja też za wiele nie widziałem. Troszkę zamieszania było z metrami. Na początku 100 wyskoczyło metrów, później 125, za chwilę 120. No to dzięki. No słyszałem właśnie. Rzeźnik, bo ja słyszałem o kaszance. Nie, nie, nie. Nie ma takiej ksywki. A jaka jest stara ksywka? Nie wiem, no, stynki. A do tego jeszcze problemy są z windą, także nie rozpieszcza sytuacja. Tak, dobrze rozumiesz. Czy debiutując w Engelbergu spodziewałeś się, że tak szybko zawitasz do czołówki? No z takim wsparciem, jakie mam, no to czemu nie, to nic dziwnego. No. 9 luty. Co robiłem to? Oglądałem skoki? No na pewno oglądałem skoki. No na pewno mniej wiało. Wyszedłem na górę, no i skoczyłem sobie, tak jak robię to zawsze. No i bólka była, no.
Znaczy nie, no skok był dobry, tylko metrów nie było. Fajnie się jechało, nie? Trzeba sprawdzić. Oglądałem Piotka, sorry, nie patrzę na obiektyw. No a drugi wyjechałem na nosie, no i też było śmiesznie, nie? Sam ten przelot nad tą bólą. Będzie? Nie będzie. Będzie? Nie będzie. Ooo! To jest takie półtorej do przodu i jeden do tyłu. Padnie rekord polski? No, jak ktoś skoczy, to padnie. Musi pęknąć 200 metrów. Bo tak wierzyłem, że jeszcze polecę. Ale spadł się niestety za szybko zbliżył, no i... No i trzeba było wysunąć pod łonie i jechać. No co, no mówiłem, że przeskoczę te 200 metrów, no i tak jak mówiłem, zrobiłem. Nie wiem. Ogólnie Prevz najbardziej mi się podoba jako skoczek. Nie wiem. Co mam powiedzieć? Nie wiem, no nie mam pojęcia. W jakim nastroju będziesz opuszczał tutaj Norwegię, Vikersund? Z takim. Znaczy ten ostatni to był taki najlepszy, to już w ogóle tak było.